10am. Odsłuchać nas można również w internecie z naszej strony www.radio.pl.org. A w cyklu Życie z Pasją naszym i Państwa gościem jest Weronika Łuczkanin, której bardzo dziękujemy za przybycie do studia. Muszę Państwa poinformować, że dzisiaj od rana Weronika przygotowała w parafii Świętego Andrzeja Boboli prezentację multimedialną, prezentację z lotu młodzieży, z spotkania z papieżem w 2008 roku, w którym była uczestniczką. Przygotowała kawę, ciasta i piękne spotkanie, a po tym wszystkim jeszcze zdążyła nas odwiedzić w radiu, za co bardzo, bardzo dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie mnie do radia. A po drugie chciałam podziękować księdzu Sebastianowi, Sokole, parafianom z Andrzeja Boboli oraz znajomym i rodzicom za to, że mogłam pojechać na zlot młodzieży i że mogłam brać udział w takiej pięknej czasie. Powiedz, jak się stało, że udało Ci się trafić na tak niezwykłe spotkanie, jakim był zlot młodzieży w 2008 roku, bo to był światowy zlot młodzieży. Tak, to był światowy zlot młodzieży. Udało mi się, bo chciałam najbardziej pojechać na ten zlot, no i przez to, że nikt z Andrzeja Boboli nie jechał, pojechałam z St. Boniface Diocese, z grupą tam, i tam z nimi sobie pojechałam do Nowej Zelandii, gdzie spędziliśmy w kościele, tam poznaliśmy dużo bardzo ciekawych ludzi i przyjęli nas otwartymi rękami, naprawdę było wspaniale. A potem udzieliliśmy się do Sydney, gdzie mogliśmy być w czasie, gdzie papież tam był i uczestniczyć w takiej pięknej uroczystości. Prawie rok mimo tego spotkania, ty ciągle jesteś pod wrażeniem. Naprawdę było wspaniale. Nie mogłam uwierzyć, jak ludzie obcy, nie znałam ich, a oni otworzyli całe serca, domy, ciasta. Wszędzie, gdzie poszliśmy, normalnie w parafiach mieliśmy, no ciasta o ludzi przygotowali. Dziękowali, że przyjechaliśmy. Jak to my powinniśmy im dziękować za to, że nas otworzyli tak. No i serca, i domy, i w ogóle wspaniale. No nie mogę nie... Czy po tym spotkaniu pojawiła się w Tobie taka otwartość na ludzi, chęć niesienia również pomocy innym? Tak, i dlatego chciałam, dlatego się uczestniczę teraz bardziej z młodzieżą i chcę pomóc im, żeby też pojechać do Hiszpanii w 2011 na zlot młodzieży, bo to jest naprawdę wspaniałe uczucie, żeby pojechać i coś takiego doświadczyć. I dlatego tak głęboko dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli i finansowo, i też pomogli ciasta piec, co na mnie, że mogłam pojechać tam, bo to naprawdę jest wspaniałe. I zapraszam wszystkich, którzy mają życzenie pojechać do Hiszpanii na zlot młodzieży, żeby nawet przyszli do Andrzeja Boboli, do kościoła i dali mi znać, bo wtedy zrobimy coś, żebyśmy mogli młodzież pojechać tam z jakąś grupą i mieli naprawdę wspaniały czas, taki jak ja sobie to tam miałam. Przyszłaś do nas również z nagraniem, takie specjalne nagranie. Tak, to jest nagranie z Sydney, Australia, to jest ich taki theme song, który był grany tam, to jest taki... Wielka piosenka była grana przez czasu, jak byliśmy spotkaniem z papieżem. I to też było wspaniałe, bo naprawdę blisko byliśmy papieża. I to jest uczucie, nikt nie zapomnie. Naprawdę do końca życia będę pamiętać ten wylot. Czy do dziś dnia utrzymujesz kontakty z tymi ludźmi, którzy towarzyszyli podczas tej twojej, no jak dotychczas, takiej wyprawy życia, nazwijmy to? Tak, z Nowej Zelandii próbuję utrzymać kontakty z znajomymi. Posłuchamy teraz tego nagrania, a my Państwa zapraszamy do rozmowy. 780-8181 to telefon do studia. Po wiadomościach lokalnych powrócimy jeszcze do rozmowy z Weroniką. W czasie wolnym od pracy Weronika zaangażowana jest we współpracę z młodzieżą i pomoc w kościele w parafii Świętego Andrzeja Boboli. Weronika uczestniczyła w Światowym Zlocie Młodzieży w 2008 roku i to spotkanie pozostawiło tak mocny ślad, że wciąż owocuje. Owocuje i zaangażowaniem, i aktywnością, i otwartością. I jest właśnie tym żywym świadectwem, że ludzie mogą żyć we wspólnocie, że pragnienie wspólnoty,
wspólnego czynienia dobra jest takim naturalnym. Trzy dni. To miałam 24 godziny, żeby zdecydować się, żeby jechać. I miałam natchnienie, żeby jechać, więc przez pomoc dużym ludziom udało mi się zbierać dość dużą sumę. No, możemy mówić, jaka to jest suma, czy nie? To jest około, akurat jak do Australii jechałam, to było około 3000. No to jest suma, to jest suma do zebrania jednak, prawda? No jest. A przyszłaś do nas w tej właśnie koszulce ze zlotu, tak? Tak, tak, kupiłam to właśnie z Australii. I co to na niej pisze? World Youth Day 2008. No, bardzo sympatycznie to wygląda. Dla Ciebie to chyba ma wyjątkowe znaczenie ta koszulka. Tak, oczywiście. Tak, czyli apel panu, spotkanie jest 25 maja o 19 w parafii świętego Andrzeja Boboli. Później marsz jest 31 maja, kto chce wziąć udział, no i kto chce... Jeszcze w czerwcu na ten Father's Day barbecue. O, rzeczywiście, 21 czerwca tatusiowie z dziećmi zapraszani są na specjalne barbecue i to będzie... Po mszy, zaraz po angielskiej mszy i po polskiej mszy. Andrzeja Boboli. No to świetne spotkanie. Czy duża Was jest grupa młodzieży? Czy Ty, no jest, czy brakuje Wam rąk do pracy? Zawsze jest pomoc. Żeby było, że zawsze można więcej pomocy. Jak to mówiąc, nigdy nie za mało. Nie? Ktoś się zastanawia, no może bym przyszedł, ale co z tego będę miał? Dużo, bo zawsze się poznaje nowych osób, zawsze inaczej jest. Teraz też spróbujemy z księdzem Sebastianem, żeby było trochę modlitwy, więc będzie duchowo wsparcie. Powiedz proszę, a od dawna jesteś zaangażowana w sprawy kościoła, w sprawy wiary, czy wyniosłaś to z domu, czy... Chodzimy do kościoła co niedziela z rodzicami, właśnie od niej też się dużo nauczyłam i dlatego też chcę się angażować bardziej. Dopiero też sama niektóre rzeczy zaczynam, ale chcę jeszcze bardziej zacząć i chcę, żeby inni też zaczęli. Urodziłaś się tutaj w Kanadzie, czy przyjechałaś z Polski? Z Polski. A ile miałaś lat, kiedy przyjechałaś? 8 latek. To dla Ciebie w zasadzie większa część życia przeszła tutaj. Tak, tak. A skąd przyjechaliście z Polski? Z Koszalina. Przyjechałaś tutaj jako 8-letnie dziecko i poszłaś do szkoły? Tak, już 16 lat, już dużo czasu spędzałem tutaj, ale w Polsce nadal to jest też dom i też trzeba utrzymywać tą tradycję polską. W Waszej rodzinie są utrzymywane polskie tradycje, a wiemy o tym dlatego, że Twoja mama, pani Elżbieta Łuczkanin, tak, pisze wiersze na różne okazje. Tak. Powiedz, twoja mama zawsze pisze wiersze, pamiętasz? O, zawsze. Jak coś, jakiś pomysł do niej przyjdzie, to ten już od znajomej jakiejś, znajomej naszej, co przyjechała do drugiej znajomej, napisała wiersz. Niesamowite. Czy twoje rodzeństwo jest również tak samo zaangażowane w pomoc, w pracę, w działalność charytatywną jak ty? Oni też tam coś działają. Wiem, że brat się też udziela. Próbujemy z tym. Jego dziewczyna, co ksiądz Sebastian organizuje do Kuby tam pomoc i do Ukrainy, to oni też tam pomagają. Tam czekoladki właśnie te załatwiają do Andrzeja Boboli kościoła. No to trochę też, ale większość próbujemy całą rodziną też. 20 czerwca będzie zabawa charytatywna, którą organizuje parafia świętego Andrzeja Boboli. Powiedz, czy jesteś również zaangażowana w organizowanie tej zabawy? Tej zabawy nie jest ten, ale będziemy z młodzieżą pomagać dekorować salę. Bardzo Tobie dziękuję za wszystko, co robisz, za takie zaangażowanie. Oby Twoje zaangażowanie to przekazało się innym. Takie byłoby moje życzenie. A jakie byłoby Twoje życzenie dla Ciebie? Moje życzenie, ale bardziej takie, żeby zaprosić innych, żeby też dali siebie i pomogli i ten przyszli na spotkania, zobaczyć w ogóle jak to wygląda. Naprawdę mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsze w Hiszpanii niż było w Sydney.